Proszę Państwa, to króciutko tytułem wstępu chciałem Państwu zaprezentować parę rzeczy wprowadzających. My właśnie jesteśmy po konferencji prasowej dotyczącej raportu Energetyka Wiatrowa w Polsce, o tym jeszcze powiem króciutko na koniec. I trochę na tej bazie analityki, którą przeprowadziliśmy na potrzeby tego wydania. Kilka garści informacji na temat tego, jak wygląda sektor, w którym się znajduje. To jest rzut oka na całe OZE w głównych technologiach na przestrzeni ostatnich 11 lat. Niestety nie widać tutaj za dobrze dołu prezentacji. W każdym razie, mimo przyjemnej dynamiki rozwoju w ostatnich 4 latach, to nie jest niestety zasługą wiatru na lądzie, który jest oznaczony kolorem pomarańczowym. Kolorem żółtym i zielonym oznaczone jest fotowoltaikę. Zielona to fotowoltaika zawodowa, żółta to konsumpcja, mikroinstalacje. I stan na koniec lutego, dzisiaj ja już powiedziałeś 10 giga, ja mam dalej na koniec lutego 9,46, prawdopodobnie jest to już bardziej 10. 10 gigawatów w wietrze, stan na koniec lutego w PV 17,2, z czego 15,8 to te mikroinstalacje konsumpcji. Więc mamy sytuację taką, którą jeżeli spojrzymy na wiatr, szkoda, że ten slajd jest tak nisko, każdy mówi, nie, prymy się do tego. O to chodzi. Jestem na zajęciu, skonfiguruję prezentację. Niemniej tu widzimy sam wiatr i to jak się rozwijają moce zainstalowane na przestrzeni ostatnich 10 lat. Ewidentne wypłaszczenie po wejściu w życie reguły 10K z początku 2016 roku. Wtedy też zakończył się system zielonych certyfikatów i pojawił się system aukcyjny, który przez pierwsze lata szerokim łukiem omijał energetykę wiatrową. Dopiero w 2018 roku pierwsza aukcja dla koszyka wspólnego wiatru i PV. Wtedy 2 lata później widzimy mniej więcej początek wzrostu z tą konsumpcji między innymi tej pierwszej aukcji. W zeszłym roku dopiero uchylenie normy odległościowej 10K i oczywiście mimo tego dość niezadowalającego rozwoju my jesteśmy w sytuacji, w której rzeczywiście przygotowujemy się na skok. Ta ostrożna prognoza jest autorstwa skorygowanego, to jest PEP, to jest PEP 2040 po korekcie, zakłada 14 gigawatów, ale już samo Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Krajowej Polityce dla Energii i Klimatu aktualizuje to do prawie 16 gigawatów, zdaniem PSEF 18 do końca tej dekady, z potencjałem na kolejne 18 do końca kolejnej dekady, także tu się będzie działo. Krótki rzut oka na to, co się dzieje w aukcjach, chociaż ten rodzaj wsparcia przestaje odgrywać istotną rolę dla energetyki wiatrowej. Głównie z tego powodu, który widzimy tu w tym zestawieniu. Pointera, ale po prawej stronie mamy aukcję od 19 do 23 roku i w prawej kolumnie mamy wyniki aukcji z listopada ubiegłego roku. Budżety tych aukcji w najwyższym poziomie, czyli zakontraktowana ilość energii zaoferowana do aukcji w koszyku dla wiatru i PV powyżej 1 MW to jest 22 TWh, to jest 5 razy mniej niż w 2019 roku, 2 razy mniej ponad niż w 2021. Mimo to wyaukcjonowano zaledwie 4,8 projektów, czyli tam jest mało widoczna dana, 22%. To jest najniższa utylizacja dostępnego budżetu i sam budżet jest najniższy. Czyli mamy jasne dwa trendy, oba kiepskie. Spadają budżety aukcyjne i spada utylizacja tych budżetów. Zresztą w koszyku tym wiatr wziął poniżej 5%, bo statystycznie wygląda to tak. Z tego, jakby to jest moc instalacji wiatrowych i PV możliwych do instalacji wskutek wyłonionych aukcji. Tak? Nie znaczy, że się pojawią, ale to może się wybudować na tej podstawie. Z aukcji zeszłorocznej 3 projekty wiatrowe, 24,5 MW, o ile się zbuduje. 600 MW fotowoltaika w prawie 200 projektach. Dlaczego tak jest? Przede wszystkim dlatego, że nie ma też projektów o zdolności aukcyjnej. 10K skutecznie wyeliminowało z rynku nowe projekty oparte na nowszych technologiach. Jesteśmy teraz centralnie w lucie inwestycyjnej, czekamy na nowe projekty, które się będą pojawiać, ale to jest właśnie ten moment, kiedy ich jeszcze się brakuje. No, ale są też inne powody, dla których w aukcjach się za dużo nie dzieje. Widzimy, że relacje średnich cen na giełdzie towarowej, średnich cen hurtowych energii elektrycznych
tego, co można było uzyskać w aukcji. Te kropki niebieskie to są średnie ceny aukcyjne, kropki pomarańczowe maksymalne ceny aukcyjne, kropki zielone to średnia cena energii na TGE. I do roku 2020 ta średnia cena energii na TGE była niższa, więc można było teoretycznie jeszcze uzyskać interesujący finansowo kontrakt aukcyjny, natomiast od roku 2021, już zwłaszcza 2022, od wybuchu wojny, te ceny po prostu są grubo poniżej rynku. I to jest powód, dla którego aukcje są wypychane powoli przez nowy instrument zabezpieczania strumienia przychodów, ciągle oczywiście istotny w średnim długim terminie dla finansowania projektów przez banki, czyli kontrakty prywatne, kontrakty CPPA, Corporate Power Purchase Agreements. Tych kontraktów nie ma jeszcze aż tak dużo. Mamy tutaj statystykę z lat 2018, kiedy pojawił się pierwszy taki kontrakt, do końca ubiegłego roku. 63 umowy na łącznie prawie 1,5 gigawata energii, to jest 5,2 terawattogodziny rocznie, prawie 3% produkcji energii w kraju i z dużą dynamiką wzrostową. To na początku były projekty wyłącznie wiatrowe, umowy dotyczące źródeł wiatrowych, potem PV-kowych, a teraz jest też widoczna nowa tendencja do kontraktacji dwóch technologii naraz. Jakaś ciekawa opcja dla przemysłu. Trend jest też istotny i widoczny, że popyt na zawieranie takich umów wielokrotnie przekracza podaż, przede wszystkim właśnie dlatego, że aukcje są wygaszane, potrzeba zabezpieczania pod finansowanie nadal jest. Ale są oczywiście jeszcze te kwestie związane ze zmiennością cen, która zwłaszcza od 2022 roku spowodowała, że ciężki przemysł energochłonny desperacko próbuje zabezpieczyć swój rachunek kosztów przy pomocy średnio przynajmniej terminowych kontraktów na dostawę energii jakiejkolwiek, tak? Niekoniecznie zielonej, ale jakiejkolwiek po cenach stałych. A na to jeszcze się nakłada oczywiście ten, który możemy nazwać ESG, ogólnie rzecz biorąc, gdzie niezależnie od tego, że dopiero od przyszłego roku pojawiają się u nas twarde regulacje wymuszające raportowanie ESG dla dużych przedsiębiorstw, to w globalnych łańcuchach dostaw, dla globalnych marek, dla towarów konsumenckich na globalnym rynku ten proces wymuszania dekarbonizacji w łańcuchu dostaw już od dawna dotyka polskich producentów, polskich dostawców w tych globalnych łańcuchach. Także to jest też jeden z powodów, dla których popyt jest i będzie rósł na zawieranie kontraktów prywatnych tego rodzaju. I jeszcze na koniec tego mojego wstępu, krótki rzut oka na wybrane transakcje, na rynek M&A, nawet na transakcje, jakie zadziało się w ostatnich 4 latach na polskim rynku. Te oczywiście, które zostały upublicznione, ta tabela się niestety kończy dalej. To są transakcje projektów wiatrowych w fazie już operacyjnej, w fazie eksploatacji, eksploatowanych od kilku lat do jednego roku. Średnia cena z tej paczki, czyli w cenie złotych polskich za megawat zakupionej mocy, to jest 8,1 miliona złotych, przy medianie 9, pamiętam dobrze. Natomiast tu mamy jeszcze rzut oka na podobny rynek transakcyjny, ale dotyczący farm w fazie developmentu, gdzie ta średnia wyszła o milion więcej, średnia złotych polskich za megawat zainstalowanej mocy, 9,1 miliona. Ona jest tutaj znormalizowana w ten sposób, że do ceny za zakup praw projektowych doliczyliśmy CAPEX niezbędny do dokończenia projektu. Więc te projekty są oczywiście troszeczkę droższe, mamy nowszą technologię zastosowaną i one nie są jeszcze eksploatowane. Więcej ciekawych informacji na ten temat i na inne tematy dotyczące branży w tym właśnie raporcie, który miał debiut przed 47 minutami. Mogą Państwo otrzymać hard copy, jest dostępny w zasadzie tylko tu na tej konferencji, albo pobrać ze strony, którą tutaj Państwo widzą. Dziękuję Państwu za uwagę i oddaję głos.